linia 72, czyli B39 unasiennione. B39 unasiennione trutniami Aulii. Co było w tamtym roku na Lautental? Peter Spaker. Było coś podobnego jak teraz jest na trutowisku Carvendel. Wulkan jak wulkan, siła dosyć duża. Pszczoły jednolite. Po trutowisku Lautental są pszczoły bardzo jednolite. Dosyć mała liczba matek się unasienia w tych pierwszych terminach do trutowiska Lautental. Po tym unasienianiu dochodzi też często do wymian matek. Wyjmujemy na chwilę lekarstwa, troszeczkę zostały wgryzione. Wyjmiemy podkarmiaczkę. No i zobaczymy, cóż ta rodzina. Zobaczymy, cóż ta rodzina pokazała. Zrzuciłem troszeczkę pszczoły, żeby się uspokoiły. Linia Wulkan, linia, która przyniosła w tym roku największe ilości miodu, prawie że egzekwo z linią Kaukas. Tutaj pszczoły jest dużo więcej. Mają tendencję, Kaukas nabudował do góry, Wulkan na dziko nabudował do dołu. Ja im tego nie będę obcinał chyba. Nie, nie będę im tego obcinał. Zostawię im to tak. Tym bardziej, że to jest tylko na ostatniej ramce. Dennica ula, tego nie widzicie, jest bardzo czysta i wysprzątana. To jest tylko na tej ostatniej ramce, więc możliwe, że w celach cyrkulacji powietrza to sobie zbudowało. Tutaj jeszcze jest kawałeczek, a nie w celach do dołożenia pokarmu. Ramki są bardzo ładnie pozalewane. Pszczoły jest wystarczająco do dobrej zimowli. Nie widać pszczół bez skrzydełek. Zresztą w żadnej rodzinie. Nie chcę, żeby mi tu pszczoły wylatywały. No, dobrze widać. Pracuję bez kapelusza normalnie, o tak. Nic mi tutaj nie lata. Te pszczoły są bardziej już złożone chyba do zimy, jak linia Bakwas na pszczole kaukaskiej. Chociaż nie. To już patrzyliśmy, czerw tutaj jest. Pszczoły bardzo spokojne, fajne. Młoda pszczoła się wygryza bez oznak zakażenia warozą. Ramka pełna czerwiu. No i chodzi matka. Tutaj mamy matkę. Myślę, że ją widać, bo widać opalitek z zeszłego roku matka. No i dobra, składamy. Siła jest super, do zimy rodzina może z 3 razy przeglądana i to w taki sposób, nic się nie wyroiło. Bardzo dobry
materiał na następny sezon.